rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie, jako Pan Chrystus za nas cierpiał rany, od poimania nie miał odpocznienia, aż do skonania. Naprzód w ogrójcu wziął pocałowanie, tam Judasz zdrajca dał bułkatom znamie. Oto patrzajcie, mego mistrza macie, tego i majcie. Wnet się rzucili, jako lwi zaciekli, apostołowie od niego uciekli. On zaś był śpiesznie wiedzion do Annasza, pociecha nasza. Przed sąd Piłata, gdy był postawiony, niesprawiedliwie został oskarżony. Rozkazał Piłat, by był biczowany. Ten Pan nad Pany. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie, serca nasze przenikajcie, rozpłyńcie się me źrenice. Toczcie smutne skrynice, toczcie smutne skrynice. Słońce, gwiazdy omdlewają, twardek.
Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy, oraz za dusze w czyściu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie. Dusza zięba, czemu nie gorejesz? Serce me, czemu całe nie truchlejesz? To czy Twój Jezus z ognistej miłości krew w obfitości? Spala, sromotne drzewo na ramiona zwala. Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, jęczy i stęka. Okrutnym katom posłusznym się staje, ręce i nogi przebić sobie daje. Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi, nasz Zbawca drogi. O słodkie drzewo, spójrz, że nam już ciało, aby na Tobie dłużej nie wisiało. My je uczciwie w grobie położymy, płacz uczynimy. Obyś się
serce we łzy rozpływało, że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało. Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości dla Twej miłości. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności za Twe obelgi, męki ze lżywości, któreś ochotnie Syn Boga jedyny cierpiał bez winy. Jezu, od pospólstwa niezbożnie, jako złoczyńca złotry porównany, Jezu mój kochany. Jezu, od Piłata niesłusznie, na śmierć krzyżową za ludzi skazany, Jezu mój kochany. Jezu, srogim krzyża ciężarem, na kalwaryjskiej drodze zmordowany, Jezu mój kochany. Jezu, do skomotnego drzewa przytępionymi gwoźdźmi przykowany, Jezu mój kochany. Jezu, jawnie pośród dwułotrów na drzewie hańby ukrzyżowany, Jezu mój kochany. Jezu, od stojących wokoło i przechodzących szyderczo wyśmiany, Jezu mój kochany. Jezu, bluźnierstwami od złego, współwiszącego łotra wyszydzany, Jezu mój kochany. Jezu, gorzką żółcią i octem, w wielkim pragnieniu swoim napawany, Jezu mój kochany. Jezu, w swej miłości niezmiernej, jeszcze po śmierci włócznią przeorany, Jezu mój kochany. Jezu, od Józefa uczciwie i Nikodema w grobie pochowany, Jezu mój kochany. Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zmęczony zgrożony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony.
Syna Twojego, śmierci Syna Maryjo, Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę i serdecznie rozważam. Ostatni taki dzień z modlitwą gorzkich żali w tym roku. Rozpoczynamy tydzień, który nazywany jest Wielkim Tygodniem, ponieważ Pan Bóg przygotował na nas wielkie łaski, dary. Jest to czas, którym otwiera się nasze serce, żeby przyjąć te łaski i dary przemiany naszych serc, potrzeba skruszenia tego serca. Gorzkie żale to nie są wzruszenia płytkie, to nie jest takie wzruszanie się nad ranami i cierpieniami Jezusa. O sam Pan Jezus, kiedy niósł ciężki krzyż i spotkał płaczące niewiasty, przypomniał im, żeby nie płakały nad Nim, ale nad sobą i nad dziećmi swoimi. To płakanie nad sobą i nad potomstwem prowadzi do nawrócenia. Natomiast tylko użalanie się nad Panem Jezusem, nad Jego cierpieniami, może prowadzić do znieczulenia. Do tego, że człowiek powzrusza się i nic się nie zmienia w swoim życiu. Żyjemy w czasach, kiedy rozwój psychologii powoduje, że te gorzkie żale są traktowane jako coś złego, co przeszkadza człowiekowi w życiu komfortowym i czasem człowiek woli znieczulić serce, niż to serce poddać leczeniu. Leczeniu, które powoduje, że przyjmuje to serce łaskę. Współczesny świat cierpi z powodu psychologizacji na brak poczucia grzechu. Może mówić człowiek taki bardziej o swoim uczuciu, czego się boi, czego się lęka, ale też co go martwi i co go boli. Jakie słowa go zabolały, jakie wydarzenia go bolą. Jakby cały czas jest skoncentrowany na sobie. I robi wszystko, żeby zmniejszać ten ból.
Natomiast kiedy patrzymy na Pana Jezusa, przenosimy te wszystkie swoje krzyże, swoje cierpienia duchowe, fizyczne na Chrystusa ukrzyżowanego. I wtedy dopiero te nasze cierpienia mogą być zasługujące, kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, kiedy żałujemy za swoje grzechy, kiedy łączymy te wszystkie grzechy z cierpieniami Chrystusa, kiedy potrafimy, tak jak w tej pieśni, powiedzieć: to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię zranili, lecz mój grzech. I dzisiaj, patrząc na Chrystusa ukrzyżowanego, szczególnie w tym tygodniu, szczególnie Wielki Piątek, kiedy będziemy adorować Chrystusa ukrzyżowanego na krzyżu, Jego krzyż, warto tak sobie uświadomić, że wtedy warto zapłakać nad własnymi grzechami. Te grzechy bardzo dużo kosztowały Chrystusa, przelały Jego przenajświętszą krew. I na każdej mszy świętej ta męka, to umieranie jest jakby ponawiane. Pan Jezus raz umarł, ale na każdej mszy świętej możemy uczestniczyć w tym trwaniu pod krzyżem Chrystusa. Wszystkie cuda eucharystyczne mówią o tym i badania właśnie tej przemiany eucharystycznej w ciało ludzkie i to mięśnia sercowego w stanie agonalnym przypominają, że jest to moment, kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu. Jest to ta godzina Jego śmierci, Jego największej męki, a jednocześnie największej łaski dla nas. I może też to, kiedy patrzymy na ludzi, którzy opuszczają niedzielne msze święte, myśląc sobie: a nie byłem na jakimś nabożeństwie, na jakiejś modlitewce, nie byłem w kościele. To jest wielki ból serca Jezusowego. To jest opuszczenie Chrystusa, który wisi na krzyżu. Może dlatego ojciec Pio nigdy nie rozgrzeszał takiego grzechu, bo nie tylko nosił rany w sobie, ale nawet widoczne na ciele. Te rany Jezusa go naprawdę bolały. I bolało go serce, kiedy ktoś obojętnie przechodził koło Chrystusa eucharystycznego. Żyjemy w czasach zobojętnienia i na grzech, i na obecność Boga. Żyjemy w czasach, w których coraz mniej ludzi ma wiarę. Owszem, jest to taka wiara często pogańska. Dużo ludzi jest religijnych. Nawet modlą się, żeby Pan Jezus zabierał im krzyże, żeby nie było problemów, kłopotów. Ale dopiero wiarą, która prowadzi nas do nieba, jest wiara chrześcijańska, ale prawdziwa, która polega na zawierzeniu, która nie jest kupczeniem, kupowaniem od Pana Jezusa różnych dóbr, które są potrzebne na ziemi, ale zawierzaniem tych wszystkich sytuacji. Mówieniem: Panie Jezu, Ty wiesz lepiej, co dla mnie jest dobre. Ty wiesz lepiej, co dla mojej rodziny jest dobre. Ty wiesz lepiej, co dla naszej ojczyzny jest dobre. Owszem, pokazuję Ci moje problemy, pokazuję Ci, czego chcę i czego pragnę, co noszę w sercu, ale Ty sam mnie uczysz tej modlitwy w Ogrójcu i mówisz: zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Gdyby wszystkie nasze modlitwy Pan Bóg spełnił w tym sensie, że wypełnił naszą wolę, to by się nie wypełniła wobec nas wola Boga. Na szczęście wiele planów zostało pokrzyżowanych i dzięki temu Pan Bóg mógł wprowadzić swoją wolę, swoje plany. Warto też, stając przy Chrystusie ukrzyżowanym, przynieść to, co rzeczywiście do nas należy. Historia życia. Im dłużej żyjemy, to w tej historii jest obecny Bóg, który działa, ale też jest
to historia pewnej zdrady Boga. Piotr, który jest na ostatniej wieczerzy, słyszy od Pana Jezusa, że szatan domagał się, aby was przesiać jak ziarno, ale ja modliłem się za ciebie, żeby nie ustała twoja wiara. Ty nawróciwszy się, umacniaj braci. Piotr zastrzegał się, że nawet do więzienia, na śmierć pójdzie. Taki był pewny siebie, ale usłyszał jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Tak się stało. 2 gorzkie żale Piotra i Judasza tej samej nocy. Teraz, który żal prowadzi do nieba, a który do piekła? Ten, który prowadzi do tego, żeby spojrzeć przede wszystkim na Chrystusa przez łzy. Piotr, kiedy spojrzał na Pana Jezusa, gorzko zapłakał. Judasz, kiedy spojrzał na Sanhedryn, na srebrniki, na to, że zdradził i sprzedał Jezusa, też zapłakał. Piotr, jak zapłakał, pozwolił się Bogu poprowadzić dalej. Judasz, kiedy zapłakał, był zły na siebie, dokonał samosądu. Nie tyle patrzył na Chrystusa, co patrzył na siebie. Był skoncentrowany na swoim ja. Nie mógł sobie przebaczyć. Nie mógł sobie darować, że taką rzecz uczynił swojemu mistrzowi, temu, który mu zawsze dobrze czynił. I nawet wtedy, kiedy przyszedł go aresztować, nazwał go przyjacielem. Ten przyjaciel zdradził. Nie mamy iść drogą rozpaczy Judasza, tylko drogą gorzkiego żalu świętego Piotra. Ten gorzki żal prowadzi do nawrócenia i do tego, żeby Pan Jezus był jeszcze bliżej naszego serca. Piotr, kiedy zostaje na nowo powołany i pytany o miłość, również ostatnie pytanie, czy jesteś moim przyjacielem, odpowiada z żalem. Zasmucił się. To był też jego gorzki żal. Powiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty znasz moją historię życia. Ty wiesz, że jestem człowiekiem grzesznym, ale Ty też wiesz, że jestem Twoim przyjacielem. Chciejmy w tych czasach na nowo wiązać swoje serce z sercem Jezusowym. Serce, które jest przebite z miłości dla nas. Chciejmy prosić, aby też i nasze serca skruszone, poranione łączyły się z ranami Jezusa. Już prorok Izajasz w swojej księdze zapowiedział, że to w Jego ranach będzie nasze zdrowie, nasze uzdrowienie. Spadła na Niego chłosta zbawienna dla nas. Dzisiaj w Niedzielę Palmową, kiedy patrzymy na 2 wydarzenia, niedzielę i piątek, niedziela piękna, radosna, ludzie wołają Hosanna, witają Pana Jezusa. A w piątek tłum krzyczy: ukrzyżuj Go, na krzyż z Nim. Skąd taka zmiana? A właśnie stąd, że psychologia tłumu jest bezlitosna. Można tłumem manipulować. I nawet gdy byli przyjaciele Jezusa, nawet gdy byli zwolennicy, to przestraszyli się tłumu. I tłum ich zakrzyczał. I tylko było słychać przeciwników Jezusa. Kiedy patrzymy na historię współczesną, jakże często tak jest, że jest dużo dobrych ludzi milczących, którzy mogliby stanąć w obronie wiary, obronie Kościoła, obronie Jezusa Chrystusa, który jest Kościołem, a lęk, obawa przed atakiem paraliżuje. Silniejsi, jakby bardziej zorganizowani są ci, którzy stają się przeciwnikami Chrystusa. Zadziwiające jest to, że Wielki Piątek 2 nieprzyjaciół, Piłat i Herod,
stają się przyjaciółmi w jednym dziele, aby zniszczyć Jezusa Chrystusa. Taka dziwna przyjaźń. Szatan może w tym momencie w złu łączyć ludzi, budować centra antyewangelizacji. Święty Jan Paweł II w wywiadzie rzeka u Vittorio Messoriego przekroczyć próg nadziei przypomniał, że istnieją takie centra antyewangelizacji, antyewangelii, centra, które są wrogo nastawione do Chrystusa. I dzisiaj potrzebujemy też jakby przeciwstawiania się tym zorganizowanym centrom poprzez dawanie świadectwa, poprzez płynięcie pod prąd. Od tego przyznawania się do Chrystusa będzie zależało nasze zbawienie, czego przykładem jest Łotr na krzyżu. Czymże on sobie zasłużył, że otrzymał obietnicę raju? Przecież zasłużył na śmierć. Sam o tym mówił. My sprawiedliwie cierpimy. Zasłużyliśmy na to. Ale właśnie zasłużył to tym, że przyznał się do Chrystusa, bronił Chrystusa przed swoim współwinnym Łotrem i prosił Chrystusa o miłosierdzie. Każdy człowiek na ziemi, jeżeli stanie po stronie Chrystusa, będzie go bronił i będzie prosił o miłosierdzie. Nie wiadomo, jakim byłby zbrodniarzem wcześniej, to zostanie mu przebaczone. Ale jeżeli pomyśli sobie, jestem dobrym człowiekiem, Jezus mi jest niepotrzebny, to straci niebo. Prośmy dzisiaj, szczególnie za tych, którzy nie mają poczucia grzechu, którzy twierdzą, że nie potrzebują Chrystusa i Jego Kościoła, że nie potrzebują sakramentu pokuty i pojednania, przecież są dobrymi ludźmi i nie potrzebują Bożego miłosierdzia. I myślą sobie, że wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby być zjednoczonym z Bogiem. A to jest oszustwo złego ducha, bo nikt nie jest dobry. Wszyscy potrzebujemy Bożego miłosierdzia, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy powinni przed Bogiem zapłakać nad swoimi grzechami i niech te gorzkie żale nam w tym pomogą. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Co dla zmysłów niepojętne, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi. A równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty ukryty w Najświętszym Sakramencie, zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owocu Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Człowiecze, no.